Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Tylko u nas cement Bauprodukte Konstruktor, opakowanie 25 kg tylko za 8,59. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mamy poniedziałek, 21 listopada. Witold Torbiarczyk, magazyn miejski. Rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Kalisz pogrąża się w drogowym chaosie. Tam jest kilku pracowników na terenie tej budowy. Pół miasta przez ten most, przez zamknięcie tego mostu jest sparaliżowany. Czekamy do ostatecznego terminu zgodnie z umową, później będziemy naliczać kary. Święto jazzowych pianistów tuż, tuż. Przyjazd ptaka będzie zamknięciem tego jego podwójnego jubileuszu. Wiosłowali na sucho. Tutaj nie chodziło o miejsce w tych zawodach, tylko o zrobienie życiowego czasu. Czas na szczegóły zapraszam. Przeciągający się remont mostu w ulicy Chopina, który w godzinach szczytu paraliżuje pół miasta. Rozpoczynanie kolejnej inwestycji. Budowy ronda na Korczaku u progu zimy. A złe oznakowanie remontu na ulicy Widok. Brak harmonogramu budowy dróg osiedlowych. To wszystko zdaniem opozycyjnych radnych Platformy Obywatelskiej świadczy o chaosie, braku planowania i nadzoru w kwestii drogownictwa. Odpowiedzialny za nie jest wiceprezydent Artur Kijewski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Kijewski przyznaje, problemy są, ale w takiej tkance jak inwestycje drogowe, to normalne. Od momentu, kiedy powstał ten pomysł połączenia elementów KLA, KPT, wniesienia tych części tych aktywów do Zarządu Dróg Miejskich, mamy kompletny chaos personalny, organizacyjny. Personalny z pewnością. Najpierw miasto nie mogło wyłonić dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Później został niemu wczesny wicedyrektor Dariusz Mencel, który ostatecznie wylądował na L4 i już z niego nie wrócił. Miasto nie przedłużyło z nim umowy. Pełniącym obowiązki dyrektora został Krzysztof Gałka. Sprawę inwestycji drogowych od roku nadzoruje wiceprezydent Artur Kijewski. I to jemu Platforma zarzuca brak dobrego planowania i zarządzania. Dowód na to, zdaniem PO, zna każdy kierowca. To zbyt wolny i nieprofesjonalny remont mostu w ulicy Chopina. W moim przekonaniu miasto w takiej sytuacji stało się bezradne. Oczekujemy od pana wiceprezydenta i pana prezydenta Sępińskiego natychmiastowego rozwiązania tego problemu. Nas nie zadowala sytuacja taka, że do zakończenia inwestycji pozostaje 2 tygodnie. Tam jest kilku pracowników na terenie tej budowy. Pół miasta przez ten most, przez zamknięcie tego mostu jest sparaliżowany. Są ogromne utrudnienia dla mieszkańców, a my czekamy na to i może naliczymy jakieś odsetki. Kijewski przyznaje, firma wykonująca pracę na moście mocno rozczarowała miasto. Jeśli chodzi o most, rzeczywiście jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ no, też każdy samorząd borykamy się z tym, że firma wygrywa przetarg, bo okazuje się, że firmy często te są w różnej kondycji, zarówno jeśli chodzi o logistykę, o pracowników. No i ta firma, powiem szczerze, nas nie zadowala. Czekamy do ostatecznego terminu zgodnie z umową, później będziemy naliczać kary. A ostateczny termin mija wraz z końcem listopada, czyli w przyszłym tygodniu. Kolejna kwestia niepokojąca miejską opozycję to budowa ronda u zbiegu ulic Korczak i Stańczukowskiego. Prace mają się rozpocząć w tym tygodniu. Dlaczego znowu mamy wpaść w objęcie zimy? Czy tak duża inwestycja jak budowa tego ronda, która spowoduje również utrudnienia w tym newralgicznym punkcie, nie powinna być robiona w innym czasie? Pewne rzeczy, które wynikły związane chociażby z rondem Korczak, panowie radni o tym doskonale wiedzą, zmieniono klasyfikację drogi, trzeba było zmienić projekt. Także nie wynikało to z tego, że my sobie to przesunęliśmy na późniejszy tylko termin, tylko droga stała się drogą GP i w związku z innymi standardami musieliśmy zmienić projekt i to pociągnęło za sobą przesunięcie w czasie. Jak wyjaśnia Artur Kijewski, inwestycje należy zacząć mimo wszystko i jak najszybciej, bo na przyszły rok zaplanowane są już kolejne. PO zarzuca miastu ponadto, że umowa
umowy, które podpisuje z wykonawcami modernizacji dróg, nie przewidują kar za złe oznakowanie robót czy za zbytnią uciążliwość pracy dla mieszkańców. W dodatku, jak podkreślał Kołaciński, mimo obietnic obecnej ekipy rządzącej, nadal nie ma harmonogramu budowy dróg osiedlowych. Nasuwa się jakby konkluzja w tym zakresie. Czy pan wiceprezydent nie powinien zostać oddelegowany przez prezydenta na 3 miesiące, ponieważ jest pracownikiem urzędu, do Zarządu Dróg Miejskich, żeby po prostu zobaczył, na co zwracać uwagę. Bez względu na to, jak polityczny jest to apel, Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji przydałby się nowy pracownik, bo od kilku miesięcy jednostka zmaga się z kadrowymi brakami. Brakami, co należy podkreślić, fachowców. 4-letnia dziewczynka, która dostała ataku drgawek, była pierwszą pacjentką lotniczego pogotowia ratowniczego z Michałkowa. Załoga na pomoc dziecku ruszyła w czasie oficjalnej inauguracji działalności bazy w piątek. Kiedy wszyscy podziwiali helikopter, przyszło wezwanie. Pomocy potrzebowała 4-letnia dziewczynka, która dostała napadu drgawek padaczkowych. Dziecko było w przedszkolu w miejscowości Psary w powiecie ostrowskim. 3-osobowa ekipa LPR, lekarz, ratownik i pilot tuż przed poświęceniem śmigłowca ruszyła do akcji. W ciągu kilku minut dziewczynka trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Dziecko przebywa na oddziale pediatrycznym. Samo życie, które udowodniło, że baza lotniczego pogotowia ratunkowego w tej części Wielkopolski to niezbędna inwestycja. Powietrzna karetka kosztowała 20 milionów złotych. Wybudowanie bazy, która powstanie do połowy 2018 roku, to koszt ponad 6 milionów. 3,5 da Urząd Marszałkowski, resztę dołoży 96 gmin z terenu południowej Wielkopolski. Poezja księdza Jana Twardowskiego z rytmami muzyki brazylijskiej i nutą przedwojennych polskich piosenek. Na tak niebanalne połączenie postawił Mietek Szcześniak. Po niemal 4 latach pracy w piątek, 18 listopada, ukazała się nowa płyta Kaliszanina zatytułowana Nierówni. Tytułowy utwór z albumu Mietek Szcześniak zadedykował dzieciom chorym na raka i razem z nimi nagrał teledysk do tej piosenki. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości. Płytę promował wcześniej singiel Jest jeden świat, który Szcześniak wykonuje wraz z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko finalistami kilku edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Utwory znajdujące się na płycie Nierówni są w całości nagrane akustycznie przy współpracy z brazylijskimi muzykami w Stanach Zjednoczonych. Zamierzenie artysty było proste – podzielić się wierszami księdza Twardowskiego, przenosząc je z serc do głów i na usta, żeby można było je śpiewać, tańczyć, śmiać się i płakać. Użyte na płycie instrumentarium to gitara, bas, fortepian, 3 perkusjonistów, chórki oraz kwartet smyczkowy. A legendy, wydarzenia i duże składy to 3 programowe wyznaczniki tegorocznego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 24 listopada przez 4 dni na 2 scenach zaprezentuje się w sumie ponad 30 muzyków. Nie tylko z Polski, ale także z Austrii, Niemiec, Kuby, Kanady, Norwegii i Stanów Zjednoczonych. W programie 43. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych znajdzie się miejsce na 1 solową prezentację, ale nie byle kogo, bo samego Leszka Możdżera. Będzie mocnym filarem składu jazzowych legend zaproszonych do Kalisza obok Joachima Kina, pianisty z Niemiec, i Ala Fostera, perkusisty ze Stanów Zjednoczonych. Koncertowy program Możdżera owiany jest tajemnicą. Tak naprawdę już od lutego, marca z Leszkiem Możdżerem rozmawialiśmy, że bardzo chcielibyśmy go na tym festiwalu, tylko nie mogliśmy nic jeszcze podpisać, ponieważ mistrz maestro komponował swój nowy materiał i sam nie wiedział, czy to będzie na solo, czy duo, czy trio, więc nie wiedzieliśmy, w jakim składzie go do nas zaprosić. Wiemy na pewno, że będzie solo. Możdżer solo, ale ze swoim fortepianem oraz z polską ekipą z BBC, która realizuje film o pianiście. Biegunowo odmienne będą 2 sekstety Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Aminy Figarowej z USA. Koncertem specjalnym festiwalu będzie występ tria Marcina Wasilewskiego z absolutnie nowym programem z norweskim kontrabasistą Arildem Andersenem i legendą jazzowej perkusji Alem Fosterem, który gra w zespole samego Milesa Davisa. Po raz drugi organizatorzy postanowili dodać wydarzenie inaugurujące. Tym razem będzie to spotkanie ze
wspaniałym jubilatem Janem Ptaszynem Wróblewskim pod hasłem Trzy kwadranse jazzu. Prowadzący je Jan Cegiełka zapyta gościa nie tylko o muzykę, ale także o jego działalność radiową i młodość spędzoną w Kaliszu. Przyjazd ptaka będzie zamknięciem tego jego podwójnego jubileuszu, czyli 80-lecia urodzin i 60-lecia takiej świadomej, aktywnej działalności jazzowej, bo jak Państwo pamiętają, w roku 56 ptak brał udział w tym pierwszym, tym bardzo, bardzo słynnym festiwalu w Trójmieście, który się odbywał już takim pierwszym świadomym festiwalu po okresie stalinowskim. Program festiwalu przewiduje promocję książki poświęconej przedwcześnie zmarłemu legendarnemu skrzypkowi Zbigniewowi Zajfertowi oraz fotograficzną wystawę dwóch twórców pod wspólnym tytułem Poezja Jazzu. Nie zabraknie wydarzeń klubowych. Nocą w Komodzie zagrają w piątek kwintet Adama Jarzmika, a w sobotę trio Agi Derlak, tegorocznej laureatki Fryderyka. Sport. W magazynie miejskim blisko 400 osób rywalizowało w zawodach na ergometrach wioślarskich, które już po raz 16 zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Głównym wydarzeniem dwudniowej imprezy były zmagania w ramach Pucharu Polski oraz otwartych Mistrzostw Wielkopolski. W tej ostatniej rywalizacji 6 medali wywalczyli przedstawiciele KTW. 16. edycja zawodów organizowanych przez KTW odbyła się w hali Osiru i rozłożona została na 2 dni. Pierwszy tradycyjnie zdominowały wyścigi uczniowskie oraz sztafetowe. Chętnych do tego, by sprawdzić swoje możliwości na wioślarskim ergometrze, nie brakowało. Frekwencja jest olbrzymia, jeżeli chodzi o szkoły i tutaj nas bardzo to cieszy. Bo ci najmłodsi naprawdę wyczyniali tu wczoraj cuda. Prawie 300 zawodników, 275 dokładnie, ze szkół miasta Kalisza i z Opatówka tutaj z gminy Godziesze. Także cieszy się popularnością ergometr wśród młodzieży. Główna część zawodów odbyła się w sobotę. Tego dnia rozdano medale otwartych Mistrzostw Wielkopolski, a także Pucharu Polski. W tych ostatnich zmaganiach triumfował Bartosz Zabłocki. Zawodnik AZS Szczecin to aktualny mistrz Polski na ergometrze wioślarskim. W swoim dorobku ma też m.in. srebro Mistrzostw Europy w tej specjalności. Niemal w każdym starcie schodzi poniżej 6 minut i nie inaczej było w Kaliszu. Jestem teraz w cyklu przygotowań do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Wrocławiu. Chciałbym tam zaatakować rekord świata aktualny na ergometrze wioślarskim. Następnie 12 lutego mam zaproszenie do Stanów Zjednoczonych, do Bostonu na Mistrzostwa Świata na ergometrach wioślarskich. I docelowo taką moją imprezą jest World Games, które odbędą się w lipcu na Dolnym Śląsku w Wrocławiu. Są to Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. O puchar walczyły też panie, w tym dwie kaliszanki. Tuż za podium uplasowała się Magdalena Sochocka, czołowa obecnie przedstawicielka KTW. Na drugim miejscu natomiast sklasyfikowana została Aleksandra Manikowska, która jest wychowanką kaliskiego klubu, ale obecnie reprezentuje KW04 Poznań. Z sobotniego startu była bardzo zadowolona. Myślę nawet, że powyżej moich oczekiwań, bo nie myślałam, że najadę życiówkę. Fakt, że o parę setnych, ale zawsze cieszę. Tutaj nie chodziło o miejsce w tych zawodach tylko do osobienia życiowego czasu i myślę, że dzisiaj trochę nie poszło, nie po naszej myśli, ale jeszcze mamy na to całą zimę, że tak powiem, mamy dopiero początek przygotowań do przyszłego sezonu, więc myślę, że jest wszystko do zdobienia i będziemy nad tym pracować. W Mistrzostwach Województwa również nie brakowało kaliskich akcentów. Młodzi reprezentanci KTW zdobyli w sumie 6 medali. 3 krążki wywalczyły młodziczki, a najlepszą z nich okazała się Weronika Ludwiczak. Dorobek medalowy gospodarzy uzupełnili juniorzy trenowani przez Mateusza Trzmiela. Dla jego podopiecznych, którą jest także Magdalena Sochocka, sezon 2016 był bardzo udany. Ja jestem zadowolony. 3 medale Mistrzostw Polski, zawodniczka na Mistrzostwach Europy, Cup de la Jeunesse, Baltic Cup, z dużymi szansami na następny sezon na Mistrzostwa Świata Juniorów. Mam nadzieję, że 2 kolejnych moich skifistów dołączy do grupy reprezentacyjnej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku organizatorzy kaliskich ergowioseł przeprowadzili szereg wyścigów towarzyszących z udziałem studentów, służb mundurowych, osób niepełnosprawnych i mastersów.
To była mordercza furia, przekonywał prokurator. Nie chciałem jej zabić, dowodził z kolei Jan Griffin, brytyjski milioner, który 7 lat temu brutalnie zamordował swoją partnerkę, 36-letnią milionerkę spod Kalisza, Kingę Lek. Odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji, który skazał go na 20 lat więzienia. W naszym cyklu poświęconym najgłośniejszym zbrodniom sprzed lat wracamy do szokującego morderstwa w wyższych sferach, które odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także we Francji i w Wielkiej Brytanii. Reportaż na ten temat znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy poniedziałkowy magazyn miejski. Już za chwilę prognoza pogody. Dziękuję Państwu za uwagę. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór będzie bezchmurnym, 9 stopni na termometrach, na barometrach 998 hektopaskali, w nocy 8 stopni Celsjusza i pogodnie. Wtorkowy poranek z zachmurzeniem całkowitym, słupki rtęci o godzinie 7 wskażą 8 stopni na plusie, w ciągu dnia maksymalnie 11 stopni, ciśnienie na poziomie 1000 hektopaskali.